Polska scena retro. Wybierz konsolę. Grupa zrzeszająca fanów retro. Come here! Witam z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja i zapraszam do kolejnego odcinka Kronik Retroarchiwizacji, czyli serii, w której przedstawiam nowości związane z retro w Polsce i za granicą. Proszę Państwa, dopiero teraz się o tym dowiedziałem, ale już jakiś czas temu pojawiły się w internecie informacje o piątej części Rambo. Będzie to się nazywało Rambo 5 Last Blood, czyli po polsku Rambo 5 Ostatnia Krew. I są nawet jakieś zdjęcia już udostępnione ze Stallonem. Szczerze powiedziawszy, trochę tak dziwnie to wygląda. Jestem do tego sceptycznie nastawiony, bo Rambo jest tutaj w jakimś kowbojskim kapeluszu, ma krótkie włosy i wygląda raczej jak jakiś taki kowboj czy szeryf. Fabuła ma być taka, że porywają jego córkę gdzieś tam do Meksyku, no i on wyrusza w jej poszukiwania, w jej, żeby ją odbić, żeby ją uratować. No i jak widzicie tutaj na zdjęciach, no wygląda to bardziej jak jakiś taki film, ja wiem, zemsty czy coś takiego, więc będzie Rambo takim tutaj kowbojem. Więc są jakieś zdjęcia, tutaj prezentuję je teraz na ekranie. Biały plakat, tak jak tutaj widać, wzorowany na takim teaser, posterze, który był też do Rambo 4. Też podobny był z taką samą jakby namalowaną twarzą na ścianie, sprayem, więc tutaj też jest coś takiego podobnego. I ogólnie, szczerze powiedziawszy, jestem osobiście jako fan tych oryginalnych, klasycznych Rambo sceptycznie nastawiony do tego, bo jedynka, dwójka, trójka były zajebiste, czwórka strasznie się napalałem i na początku nawet mi się podobała, ale obejrzałem raz, drugi i kurczę, to w ogóle nie jest ten sam klimat. Dużo krwawych scen, tam krew się leje, flaki tryskają, w ogóle nie podoba mi się to w ogóle, taki klimat ogólnie tego filmu. W ogóle zrobiony inaczej, inny montaż, inne zdjęcia, inny klimat, inni aktorzy w ogóle. Więc pewnie piątka będzie jeszcze gorsza, ale no, widocznie Stallone potrzebuje trochę kasy, no to będzie robił ten film. No, nie podoba mi się za specjalnie taka idea, że Rambo będzie teraz tutaj obrońcą, niż po prostu żołnierzem, który tam po prostu rozwala jakichś Wietnamców, ruskich, czy tam gdzieś na wojnie po prostu strzela i rozwala kogoś. A tutaj będzie po prostu raczej taki film zemsty. No czwórka mi nie przypasowała, więc nawet nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek czwórkę obejrzę. Nawet ona się nie nazywała czwórka, tylko John Rambo. A w niektórych krajach po prostu Rambo. W Polsce się nazywało chyba właśnie John Rambo, w Europie właśnie John Rambo, a w Ameryce po prostu Rambo, więc teraz będzie się piątka nazywała Rambo 5 Last Blood. No dobrze, proszę Państwa, pożyjemy, zobaczymy. Premiera filmu najprawdopodobniej jesienią 2019 roku. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wracamy po raz kolejny do Hollywood. Pamiętacie taką serię horrorów spod znaku Laleczki Chucky? No więc zbliża się dużymi krokami serial na podstawie właśnie tej serii i będzie kontynuacją ostatniego filmu z tej serii, czyli Cult of Chucky z 2017 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie jakaś premiera, szczegółów zbyt dużo nie wiadomo, wiadomo tylko, że serial ogólnie powstanie, więc może być ciekawie, no zobaczymy z czasem. Proszę Państwa, niedawno informowałem o tym, iż w kioskach pojawił się Polones jako model do składania w częściach, który będzie przez 2 lata wydawany jako właśnie model, który będzie można składać z poszczególnych części. Natomiast teraz w kioskach pojawiło się coś innego, już taki gotowy Polones, który można kupić w takiej serii samochody PRL. Jego cena to 39,90. Nawet sam się zastanawiałem, żeby to kupić, ale szczerze powiedziawszy nie chcę, żeby mi coś się kolejnego w pokoju kurzyło, więc tak chyba sobie raczej daruję, ale fajna rzecz ogólnie. Fajna rzecz ogólnie, no ja chciałbym kiedyś prawdziwego Poloneza mieć i będę miał, zobaczycie, za jakiś czas sobie kupię. To jakieś filmy też ponagrywamy, natomiast tutaj w tej serii samochody PRL jeszcze w następnych numerach ma się pojawić Fiat 125P oraz Warszawa M20. Także jeśli komuś to się spodobało, no to zapraszam i zachęcam do udania się do kiosków albo do salonów prasowych, poszukania tego, no i po prostu kupienia. Tak jak mówiłem, cena 39,90. Proszę Państwa, a teraz coś o grach. Otóż powstaje nowa gra na Sega Mega Drive albo na Sega Genesis, w zależności od tego, czy znajdujemy się w Europie, czy w Ameryce, bo w Ameryce Sega Mega Drive jest właśnie znana jako Sega Genesis. Tworzy ją grupa osób z Argentyny, ze studia Beats Rule Games.
I na razie, proszę Państwa, zbyt dużo na temat tej gry nie wiadomo. Myślę, że warto śledzić właśnie na Facebooku właśnie stronę tego studia. Jeszcze raz podaję nazwę Beats Rule Games po więcej szczegółów. Na razie mamy tylko parę screenshotów. Wiadomo, proszę Państwa, na razie, że gra ma być inspirowana takimi tytułami jak Castlevania, Mega Man albo Ghouls and Ghosts. Także, proszę Państwa, po raz kolejny powtarzam się, ale pożyjemy, zobaczymy. Ogólnie poprosiłem autora tej strony facebookowej i szefa tego projektu, aby nadesłał mi jakieś informacje, kiedy coś nowego się w tej grze tutaj pojawi. Także pożyjemy, zobaczymy. No a teraz, proszę Państwa, kolejna zapomniana gierka. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale kiedyś na Amigę ukazał się klon GTA 1. Gra ta nazywa się Payback. I można powiedzieć, że jest bardzo podobna, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o model i o fizykę, do GTA 1, trochę do GTA 2, można powiedzieć, że coś takiego pomiędzy. Gierka ogólnie ukazała się w 2001 roku. Oprócz tego, że wyszła na Amigę, ukazała się także na Game Boya Advance, na iOS-a i na Macintosha. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie grałem, nie wiem, czy to jest warte swojej uwagi. Najchętniej właśnie zagrał w to na Amigę, bo to pierwotnie się okazało na Amigę, ale jeśli ktoś z Was to kojarzy, może grał w to na Amigę, to dajcie znać, czy to jest fajne, czy to jest raczej taka mierna podróba, która tylko po prostu wygląda jak GTA 1 albo GTA 2. No ale jako, pokazuję to jako ciekawostkę, jako że no, mało jest klonów GTA 1. Są prędzej klony trójwymiarowych GTA, natomiast GTA 1, GTA 2 raczej klonów się nie doczekały, no więc pokazuję to jako ciekawostkę. Chętnie bym kiedyś zagrał, natomiast prawdopodobnie kupno tego na Amigę to jakieś kosmiczne pieniądze, raczej na pewno jest to unikat, ale szybciej myślę dałoby się to znaleźć na Game Boy Advance, tylko tam prawdopodobnie grafika jest już znacznie gorsza. No nie wiem, jeśli ktoś z Was coś wie na ten temat więcej, to dajcie znać, ja tylko to na razie przedstawiam jako ciekawostkę, natomiast jeśli kiedyś pojawi się na moim kanale jakiś obszerniejszy gameplay czy jakiś test tej gierki, no to już wtedy zrobimy jakiś dłuższy materiał. Na razie, tak jak w tej serii, zawsze pokazuję różne zapomniane gierki, które tak po prostu pokrótce omawiam, pokrótce pokazuję i tak po prostu, żeby tutaj przedstawić w kronikach retroaktywizacji, że coś kiedykolwiek takiego powstało. Ogólnie, jeśli podoba Ci się seria Kroniki Retroarchiwizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. I jeśli słyszałeś o jakichś nowościach związanych z retro, to byłbym wdzięczny, gdybyś podesłał taką informację na mojego maila. Można ze mną kontaktować się także za pośrednictwem Facebooka, Retroarchiwizacja, ewentualnie na moje prywatne konto Oskar Wołodołowski. Także jeśli ktoś ma jakieś właśnie ciekawe informacje związane z jakimiś nowymi konsolami, sprzętami retro, nowymi grami, ogólnie czymś, co się właśnie teraz pojawia, coś, co nowego wychodzi, ale jest związane z popkulturą retro, 8-bitową, 16-bitową, no latami 90., 80. i tak dalej, i tak dalej. I jeśli masz takie informacje i chciałbyś, żeby pojawiły się tutaj w kronikach retroarchiwizacji, to będę wdzięczny, jeśli podeślesz właśnie je do mnie w jakiś sposób wcześniej podany, czyli właśnie mail, Facebook, ewentualnie w komentarzach. I to by było na dziś wszystko. Zapraszam do następnych odcinków Kronik Retroarchiwizacji i do głównych odcinków kanału Retroarchiwizacja. Cześć! Polska scena retro. Wybierz konsolę. Grupa zrzeszająca fanów retro. Cześć, ja nazywam się Axel i witam Cię na kanale Retroarchiwizacja, na którym już od przeszło 2 lat prezentuję różnego rodzaju treści związane z retro i nie tylko. Znajdziesz tu gameplaye i prezentacje konsol. Pokazuję takie konsole i sprzęt jak PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusy, różne Famiclony, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari, a nawet Amigę. Wybielanie, naprawy sprzętu i unboxingi. Retroarchiwizacja to również przegląd prasy, arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Nie brakuje także livestreamów. No co jest? No kurwa mać, ta głupia gierka! Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i w lombardach. Oprócz tego znajdziesz tutaj także cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce.
To wszystko i wiele innych tylko na moim kanale. Zapraszam do oglądania starszych materiałów oraz wyczekiwania nowych. Życzę miłej zabawy.